Z czym kojarzy ci się prawdziwa potęga? Mamy potęgi militarne, gospodarcze, naukowe. Oczywiście potęgi możemy łączyć. Połączenie potęgi gospodarczej z militarną da nam supermocarstwo. A jak to wygląda w matematyce? W tej lekcji dowiesz się, jak mnożyć, dzielić i łączyć potęgi matematyczne. Przypomnijmy sobie prawa działań na potęgach. Pierwszy mówi, że jeżeli mnożymy potęgi o takiej samej podstawie i różnych wykładnikach, to w odpowiedzi otrzymujemy potęgę o takiej samej podstawie, której wykładnik jest sumą wykładników. Analogicznie jest w przypadku dzielenia, ale w tym przypadku w odpowiedzi otrzymujemy potęgę, której wykładnik jest równy różnicy wykładników. Tak samo przy podnoszeniu potęgi do jakiejś potęgi wystarczyło, że pomnożyliśmy wykładniki. Te trzy prawa działań. Mówią o tym, co robić z potęgami, które mają taką samą podstawę. Natomiast, kiedy mamy taki sam wykładnik, a różne podstawy, to przy mnożeniu wynik jest równy iloczynowi podstaw podniesionemu do potęgi. Tak samo z ilorazem. Iloraz podstaw podniesiony do tej samej potęgi. Te prawa działań obowiązują dla wszystkich potęg, również dla potęg o wykładnikach wymiernych. Zacznijmy od pierwszego przykładu i policzymy, ile wynosi pierwiastek z trzech. Razy pierwiastek trzeciego stopnia z trzech. Zauważ, że mamy tutaj takie same podstawy, trójki. A jakie mamy wykładniki? Pierwiastek z trzech to to samo co 3 do jednej drugiej. Natomiast pierwiastek trzeciego stopnia z trzech to to samo co 3 do 1 trzeciej. Jeżeli wcześniej nie spotkałeś się z potęgami wymiernymi albo ich jeszcze nie rozumiesz, zachęcam Cię najpierw do zobaczenia odpowiedniego filmu. Mnożymy potęgi o takich samych podstawach. W takim razie w odpowiedzi również w podstawie będzie 3, a jaki będzie wykładnik. 1 druga dodać 1 trzecia. Sprowadzamy do wspólnego mianownika i otrzymujemy w odpowiedzi 3 do potęgi 5 szóstych. Jak to zapisać za pomocą pierwiastka? Patrzymy na mianownik wykładnika. To szóstka, czyli będziemy mieć pierwiastek 6 stopnia z 3 do potęgi piątej, tak jak w liczniku wykładnika. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie w analogiczny sposób policzyć, ile to jest pierwiastek z dwóch przez pierwiastek piątego stopnia z dwóch. Wykorzystaj to prawo działań na potęgach. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. Znowu mamy dwie potęgi o takiej samej podstawie ale różnych wykładnikach. Pierwiastek z dwóch to 2 do jednej drugiej a pierwiastek piątego stopnia z dwóch to 2 do jednej piątej. Musimy odjąć wykładniki i otrzymujemy w odpowiedzi 2 do potęgi 3 czyli pierwiastek dziesiątego stopnia z 2 do 3. Dobrze, a ten przykład? Pierwiastek z 64 to 64 do 1, 2, co podnosimy jeszcze do potęgi 1 trzeciej. Czyli musimy pomnożyć wykładniki, ponieważ podnosimy potęgę do potęgi. 64 do potęgi 1, 2 razy 1 trzecia, czyli 64 do potęgi 1 szóstej. A 64 do 1 szóstej to po prostu 2. Teraz mamy inny przykład. Pierwiastek trzeciego stopnia z trzech drugich razy pierwiastek trzeciego stopnia z 18. Tym razem mamy różne podstawy, ale takie same wykładniki. Możemy to zapisać w taki sam sposób jako 3 drugie do potęgi 1 trzeciej razy 18 do potęgi 1 trzeciej. Mnożymy dwie potęgi o takim samym wykładniku i różnych podstawach, czyli w odpowiedzi uzyskamy iloczyn podstaw podniesionych do tej samej potęgi czyli 3 drugie razy 18 do potęgi 1 trzeciej. /3. 3 drugie razy 18 to 27 a 27 do 1 trzeciej to 3. Spróbuj teraz analogicznie rozwiązać ten przykład. Ile to jest pierwiastek czwartego stopnia z 80 podzielić przez pierwiastek 4 stopnia z 5? Zapisujemy te liczby w postaci potęg o wykładnikach wymiernych. 80 do 1 czwartej przez 5 do 1 czwartej. To jest to samo co 80 przez 5 do 1 czwartej a 80 przez 5 to 16. Z kolei 16 do 1 czwartej to po prostu 2. Zauważ, że trzy ostatnie przykłady mogliśmy równie dobrze rozwiązać wykorzystując własności działań na pierwiastkach. Może spróbować je zrobić samodzielnie w inny sposób. Zapamiętaj te prawa działań. Będziemy z nich jeszcze nieraz korzystać. A teraz Korzystając ze znaleźć i praw działań na potęgach, spróbujemy wyznaczyć wartość tego wyrażenia. Od czego byś zaczął? Cóż, na pierwszy rzut oka ciężko wykorzystać jakieś prawo działań, bo nie mamy ani wspólnych podstaw, ani wspólnych wykładników. Ale zobacz, mamy tutaj do czynienia z potęgami dwójki. 8 to 2 do trzeciej, natomiast 16 to 2 do czwartej. Ile to jest 2 do trzeciej do minus pierwszej? To 2 do minus trzeciej. A 2 do 4 do potęgi 3 czwartych? Podnosimy potęgę do potęgi, czyli mnożymy wykładniki. Spróbuj dalej samodzielnie obliczyć wartość tego wyrażenia. Ten pierwiastek możemy zapisać w postaci potęgi wymiernej, czyli 2 do minus 3 razy 1 trzecia, którą mnożymy przez 2 do trzeciej Ponieważ 4 razy 3 czwarte to 3. Tutaj również podnosimy potęgę do potęgi, czyli możemy pomnożyć wykładniki. 2 do minus 3 razy 1 3 to 2 do minus 1. A gdy pomnożymy jeszcze przez 2 do 3, to otrzymujemy 2 do 2, czyli po prostu 4. Zobacz, jaką drogę przeszliśmy, aby udowodnić, że to wyrażenie jest tak naprawdę równe 4. Dobrze, a teraz samodzielnie spróbuję wyznaczyć wartość tego wyrażenia. Na samym początku warto zauważyć, że mamy tutaj potęgi dwójki 2 do 4 i 2 do 2, i są one podniesione do pewnej potęgi. Tutaj do potęgi 1 trzeciej, co możemy zapisać w taki sposób. Natomiast tutaj do potęgi minus drugiej. Musimy pomnożyć wykładniki. 4 razy 1 trzecia to 4 trzecie. A 2 razy minus 2 to oczywiście minus 4. Mamy iloczyn dwóch potęg o takich samych podstawach. Czyli musimy dodać wykładniki. Podstawę przepisujemy, a w wykładniku mamy 4 trzecie dodać minus 4 plus i minus daje nam minus. I po sprowadzeniu do wspólnego mianownika. Otrzymujemy 2 do potęgi minus 8 trzecich. Gdy to wszystko podniesiemy jeszcze do potęgi trzeciej otrzymamy w ostateczności 2 do potęgi minus 8. Dobrze, to jeszcze samodzielnie na koniec spróbuj wyznaczyć wartość tego wyrażenia. Mamy tutaj kilka pierwiastków 6 stopnia, 4 stopnia i zwykły kwadratowy. Spróbujmy pozbyć się tych pierwiastków, idąc tak jakby od wewnątrz. Pierwiastek z 2 do 48 to samo co 2 do 24. Ten pierwiastek 4 stopnia możemy zapisać jako 2 do 24 do potęgi 1/4, czyli 2 do potęgi 6. A pierwiastek 6 stopnia z 2 do potęgi 6 to po prostu 2. Na sam koniec spróbuj jeszcze samodzielnie rozwiązać ten rozbudowany przykład. Następnie porównaj swoją odpowiedź z moją. Tutaj tym razem mamy do czynienia z samymi potęgami trójki. Tutaj jest 3 do 1, drugiej, tutaj 3 do kwadratu, 3 do potęgi trzeciej, 3 do potęgi czwartej i 3 do potęgi piątej. Każdy z tych potęg podnosimy do jakiejś potęgi, czyli musimy pomnożyć te wszystkie wykładniki. Należy pamiętać, aby nie pomylić się przy mnożeniu, a także pamiętać o znakach, tak jak w tym przypadku. Otrzymujemy w liczniku 3 do 7 drugich razy 3 do 3 drugich razy 3 do minus 9 drugich podzielone przez 3 do pierwszej razy 3 do drugiej. Musimy zsumować wszystkie wykładniki w liczniku i zsumować wszystkie wykładniki w mianowniku. Obliczamy i otrzymujemy 3 do 1 drugiej przez 3 do trzeciej. Tutaj wystarczy odjąć wykładniki, czyli 3 do potęgi 1 druga minus 3, czyli ostatecznie 3 do potęgi minus 5 drugich. To jeszcze spróbuj samodzielnie zrobić ten przykład. Następnie porównaj swój wynik z moim. Co możemy tutaj zauważyć? Na pewno skróci nam się 5 do 4. Jeden problem z głowy. Zacznijmy upraszczać wyrażenie. 2 dziesiąte to to samo co 1 piąta. Ta liczba to to samo co 5 do 3 drugich, a jedna druga to 2 do minus 1. Dalej możemy to rozpisać w ten sposób. Zauważ, że mam do czynienia z potęgami piątki. I z potęgami dwójki. Dodajemy odpowiednie wykładniki w piątce i odejmujemy wykładniki dwójki. Pamiętaj, że odejmujemy liczbę ujemną, czyli ostatecznie czwórkę musimy dodać. Koniec końców mam 5 do 1, drugiej razy 2 do potęgi 2 plus 4, czy piasek z 5 razy 2 do 6, czyli 64 pierwiastki z 5. Dla potęg o wykładniku wymiernym obowiązują takie same prawa działań, jak dla potęg o wykładniku całkowitym. Możemy je stosować albo wtedy, kiedy mamy takie same podstawy, albo jeżeli wykładniki są sobie równe. Zobaczyłeś właśnie kolejny film z playlisty o potęgach i pierwiastkach. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty, a także do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Pistacja Matematyka.